Witajcie. Dzisiaj chciałbym zaproponować Wam zupełnie coś innego niż dotychczas. Otóż istnieje wiele książek, w których przewija się temat roślin. Są one tam ciekawie opisane, mają ciekawe właściwości. Chciałbym w ramach tej serii, tych filmów pokazać, jakie właściwości mają określone w książkach, a jak to się odnosi do tego, co możemy zobaczyć w rzeczywistości. Na pierwszy ogień chciałbym wziąć Wiedźmina, całą serię Andrzeja Sapkowskiego, a także gry związane z Wiedźminem, ponieważ i tam cały szereg roślin i szerszych możliwości nam się ujawnia, w związku z czym mamy dużo tematów do opowiadania. Zacznijmy zatem. Wiedźmini to osobnicy, którzy prócz walki szkoleni byli w wielu innych dziedzinach. Jakich? No, na pewno wielu, ale te, które będą nas konkretnie interesowały, to botanika, zoologia oraz alchemia. Szkoleni byli między innymi do tego, aby potrafili przygotować mikstury, które będą zwiększały ich moc, wyostrzały zmysły, ułatwiały walkę z potworami czy leczyły rany. I tak, gdybyśmy zjawili się nad takim rozlewiskiem wieczorem czy po zmroku, bardzo łatwo w świecie Wiedźmina natrafić moglibyśmy na utopce czy topielce. Jak poradziłby sobie Wiedźmin? Oczywiście pozabijałby te potwory, ale zanim by to zrobił, przygotowałby odpowiedni olej. W tym wypadku olej przeciwko trupojadom. A z jakich składników się składał? Ano okazuje się, że żeby przygotować taki olej, wcale nie trzeba było być mistrzem alchemii. Przynajmniej w tej wersji podstawowej. Podstawowy olej przeciwko trupojadom składał się z psiego sadła i z dmuchawca. Dmuchawiec to nasz mniszek lekarski. Nie mylić z mleczem. Mlecz to zupełnie inna roślina, nie występująca w tym filmie, przynajmniej na razie. Więc jedna część takiego psiego sadła na cztery części dmuchawca. Co to oznaczało? A to ono oznaczało to tylko tyle, że oleju, czy też tej substancji, która miałaby wyciągać właściwości z roślin, jest mniej, czterokrotnie mniej niż samych roślin. Więc będzie to olej bardzo esencjonalny. Dodatkowo będzie to raczej maść niż olej, ponieważ psie sadło raczej jest takie gęste. Mówię tutaj oczywiście o recepturze, którą znaleźć możemy w grze Wiedźmin 3. I wydaje mi się, że receptury te są uproszczone. Dlaczego? Ano dlatego, że warto by było takie zioło, obojętnie czy dmuchawiec, czy jakiekolwiek inne, przed ekstrakcją skropić na przykład jakimś mocniejszym alkoholem. Tam alkoholu nie mamy, co wcale nie znaczy, że Wiedźmin tego nie czynił. Po prostu nie było nam dane dowiedzieć się o tym. Zupełnie inaczej wygląda sprawa z olejem ulepszonym czy wyśmienitym. Składników jest tam o wiele więcej i proces wytwarzania jest o wiele bardziej skomplikowany. Co się tyczy wersji podstawowej naszego oleju, to zarówno psie sadło, jak i dmuchawiec stosowane były i w naszym świecie. Mniszek lekarski stosowany jest zresztą do dziś. Psie sadło co prawda wypadło z obiegu, ale w dawnej medycynie ludowej takie psie sadło podgrzane z mlekiem i miodem używane było w przypadku, gdy ktoś był chory na gruźlicę. W świecie Wiedźmina wykonamy przy pomocy dmuchawca między innymi odwary z mglaka, upiora, bazyliszka, archegryfa, eliksir ulepszoną wilgę, czy wspomniany wcześniej olej przeciwko trupojadom. A jak to wygląda w naszym świecie? Nie jest to oczywiście odpowiednia seria, aby mówić o wszystkich właściwościach mniszka. Od tego mamy plantarium, ale wiedzmy, że jest on wykorzystywany u nas medycznie, a także kulinarnie. Jeżeli chodzi o zastosowanie medyczne, to między innymi działa moczopędnie, odtruwająco, wzmacniająco. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia następnym razem. Hej, hej!